bezruch i myśl. Nie starczy jej na jeden raz. Nie spieszno mi do drzwi, choć późna pora. Upojenie blisko gwiazd, bez podniesienia głowy. Chcesz? Pojedziemy w góry. Tam tylko wiatr. Albo lepiej nad morze, gdzie wszystko wydaje się prostsze. Tylko proszę, nie płacz. Ocalić róże to tytuł wieczoru literackiego z twórczością Elżbiety Chuchmały. Kobiety, która z zawodu jest ekonomistką, ale w duszy i sercu gra jej poezja. Co panią inspiruje, gdy pani pisze? To, co mi się podoba w życiu, to, co mnie denerwuje, to, co mnie boli, jakieś krótkie myśli, wspomnienia. Mam też takie wspomnienia rodzinne z wojny. Też mam taki tomik, była wojna. No i poza tym takie różne doświadczenia życiowe, też no, podróże. Twórczość Elżbiety Chuchmały, zarówno ta poetycka, jak i prozatorska, jest złożona, przeniknięta metaforyką i pełna niedomówień. Pisarkę interesuje kondycja współczesnego człowieka i zmiany, jakie zachodzą na świecie. Szuka punktów stycznych między tym, jaka jest rzeczywistość, a tym, jakie są jej wyobrażenia. Myślę, że bardzo dużo tutaj wersów może uchodzić wręcz za takie aforyzmy i no naprawdę jest to bardzo refleksyjna, mądra twórczość dojrzałej kobiety, ale też pełnej różnych takich wewnętrznych dychotomii. I to widać w niej samej, bo jest zodiakalnym bliźniakiem, ale również właśnie to się w każdym jej działaniu przebija. Elżbieta Chuchmała związana jest z ostrowieckim klubem literackim Aspekt i to od początku jego istnienia. Wieczór Ocalić róże zorganizowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej, z którą klub współpracuje. I współpracujemy już nie tylko przy tego typu okazjach, dlatego że członkowie Aspektu zbierają się u nas co drugi wtorek o godzinie 16, więc gdyby ktoś chciał, to w imieniu członków Aspektu również zapraszam, ale również uczestniczą w wielu przedsięwzięciach biblioteki, czego dowody mieliśmy już, a w przyszłości przed nami Dzień Matki, Dzień Dziecka, więc również współpracujemy. Poezja, zdaniem wielu osób, to jedna z najtrudniejszych sztuk. Najczęściej sięgają po nią osoby o wyższym poziomie wrażliwości. Wybierane odczucia nieprawdziwe do końca. A pelargonie zakwitają świątecznie i jeszcze trochę słońca. I jeszcze kwiatek zerwany z daleka, a zeszyt pęcznieje od słów. Trzeba ją tak jakby przyjąć do siebie, przeanalizować i dopiero coś można o niej powiedzieć. To jest niewątpliwie bardzo trudna sztuka. No my jako literaci jesteśmy obdarzeni tym talentem. To wielki dar dla nas, bardzo sobie cenimy ten dar, ale to jest ciągła praca. I tak jak ja myślę, że wypożyczają ci poezję, którzy ją po prostu kochają. Każdy utwór literacki łatwiej jest poznać i zrozumieć, kiedy zinterpretuje go sam autor. Spotkania organizowane z pisarzami są doskonałą okazją do tego, aby nie tylko posłuchać, ale również zapytać.